Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiejszy materiał miał być na temat instalacji Proxmoxa i przenosin wirtualnej maszyny z Home Assistantem ze starej instancji do nowej instancji Proxmoxa. Niestety po drodze pojawił się problem z wykryciem zakupionego przeze mnie dysku M2 i zostałem zmuszony do użycia innego dysku, jaki posiadam, czyli dysku SSD 2,5-calowego na interfejsie SATA. Jest to taki dysk laptopowy. Uznałem, że ten problem jest na tyle powszechny i ciekawy, że nagram na jego temat oddzielny materiał, na który serdecznie Was zapraszam. A to jest mój terminal Fujitsu Futuro S740, którego będę modernizował. Tak się prezentuje. Pamięć RAM 8 GB, GoodRAM DDR4 i dysk 240 GB ADATA M2 SATA 3. Stara pamięć 4 GB. Nowa pamięć RAM, którą instaluję w miejsce poprzedniej pamięci RAM. Przystępuję do demontażu dysku SSD. Dla zainteresowanych mój dotychczasowy dysk to WD 128 GB. Natomiast nowy to ADATA SU650 240 GB. Podłączam pendrive'a i jestem gotowy do instalacji Proxmoxa. I tutaj sytuacja się skomplikowała, ponieważ instalator Proxmoxa nie wykrył dysku twardego, co potwierdził również BIOS. W BIOSie wystarczy przejść do zakładki Advanced, do Drive Configuration i tutaj mam informację, że dysk nie został wykryty. Przy okazji warto tutaj sprawdzić, czy macie port SATA włączony. Skoro dysk nie został wykryty, zdemontowałem go z portu M2 i przystępuję do planu B, czyli instalacja dysku SSD. Jest to Iridium GoodRAM 240 GB. Chciałbym go zainstalować wewnątrz obudowy. Powinien się zmieścić. Jeżeli będzie wymagało to, to w tym miejscu przyczepię go do obudowy na taśmę dwustronną. Mamy tutaj nieco inny interfejs SATA. Potrzebujemy specjalny przewód SATA-SATA, który z jednej strony podłączam do dysku twardego, z drugiej strony do jednego z portów SATA na płycie głównej. Drugie gniazdo to zasilanie SATA. Będziecie tutaj potrzebowali specjalnej wtyczki, którą możecie pozyskać ze starego zasilacza lub też z przejściówki, którą możecie zakupić za kwotę między 3 a 10 zł. Z drugiej strony obciąłem wszystkie przewody.
Nas interesuje środkowy czerwony i czarny. Jest to zasilanie 5V, do którego przylutowałem wtyczkę. Wtyczka pasuje do gniazda na płycie głównej i jest to gniazdo prawdopodobnie na opcjonalny wentylator. Podaje ono zasilanie 5V na taki oto przykładowy wentylator, z którego właśnie pozyskałem wtyczkę. Oczywiście, zanim podłączycie swoje urządzenia do płyty głównej, musicie zweryfikować za pomocą voltomierza, czy podawane napięcie to 5 V. Wszystko bezpiecznie zaizolowane, niepotrzebne przewody odcięte. Mogę teraz podłączyć wtyczkę do zasilania i wtyczkę zasilania SATA do dysku twardego. Teraz mogę uruchomić terminal. W moim przypadku za pomocą przycisku Escape podczas uruchamiania włączam BIOS, przechodzę do zakładki Advanced, do Driver Configuration i widzimy, że dysk twardy został poprawnie wykryty. Przy okazji przypominam o włączeniu portu SATA, czyli port 1 na wartość Enable. Na zakończenie chciałbym podziękować panu serwisantowi z TechMedic Serocka za poświęcony czas w sobotnie, późne popołudnie i udostępnienie za darmo wtyczki zasilającej SATA i oczywiście Wam za uwagę. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Jeżeli tak, to proszę o łapki w górę. Jeżeli nie, o konstruktywny komentarz. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!